Co to? Co to? Jakiś miesiąc temu kupiłem pasek z nadajnikiem Polara. Od 3 lat używam zegarków Polaru. Mój pierwszy zegarek był tylko i wyłącznie pracował z nadajnikiem. Tylko i wyłącznie wtedy mierzył tętno. Natomiast drugi zegarek, który kupiłem, Vantage M, ten system już posiada pomiar za pomocą światła i jest to bardzo wygodne. Jest w miarę dokładny, nie mam tutaj żadnych zarzutów co do tego. Natomiast nie zawsze się sprawdza. Na przykład kiedy się nie sprawdza, nie sprawdza się, kiedy ktoś na przykład uprawia boks. Ja akurat nie uprawiam, ale ciężko jest go zmieścić pod rękawicę i wtedy przydaje się właśnie taka opaska. Przy wszystkich sztukach walki, ale również w zeszłym roku okazało się, że jest bardzo przydatny do jazdy na rolkach. Na rolki zakłada się ochraniacze i właśnie co się dzieje, jeżeli mam zegarek i chcę założyć ochraniacz? No i wychodzi w tym momencie pewien problem, dlatego że tu możemy zapiąć, a tu nie możemy zapiąć, jeżeli zapniemy to na kawałek mały. Najczęściej jeździłem w takim stanie i efekt jest taki, że tą rękę sobie skontuzjowałem raz ją zwichnąłem, a tą 5 razy w zeszłym roku. I tak zacząłem się zastanawiać nad zakupem tego paska, po to, żeby w tym roku już nie kontuzjować się i jeździć bezpiecznie. Jakie funkcje ma ten pasek? Otóż może on współpracować z zegarkiem. Można go schować do kieszeni, do kamizelki biegowej, czy gdzieś, gdzie po prostu tylko będzie odbierał GPS, czyli dystans, który przejechałem. Można go również podłączyć do aplikacji PolarBet, której używam i powiem szczerze, że jest bardzo przydatna. Dlatego, że tutaj występują kolejne sytuacje, na przykład jak rozładował mi się zegarek w czasie ćwiczeń z dziećmi, albo mieliśmy rozgrzewkę, potem rozciąganie do szpagatu, to w pewnym momencie mogłem sobie włączyć tą aplikację, założyć pasek, zegarek się ładuje, ja w tym czasie ćwiczę. Oczywiście, tak jak powiedziałem, we wszystkich sztukach walki jest to bardzo przydatne. Nie jestem w stanie Wam pokazać tutaj tego, bo musiałbym założyć opaskę. Pojawia się taka opcja, zapisz trening na dajniku i startuje się trening, na przykład właśnie ten, robi się start i on zapisuje i zostawia się telefon w szatni i on zapisze wszystko w nadajniku, następnie przychodzi się, rozłącza, złącza z powrotem, żeby zadziałał na kratkę piersiową i klika się stop na odwrót i ściąga cały ten trening z paska do aplikacji Polar Bet, a potem dalej. No i miesiąc temu dokonałem się zakupu takiego paska, zrobiłem nawet jakiś unboxing, nagrałem materiały, ale nie za bardzo wiedziałem, co Wam mam powiedzieć. Efekt jest taki, że po miesiącu muszę stwierdzić, że jestem bardzo zadowolony. Nie tylko dlatego, że nie będę się kontuzjował, ale również dlatego, że spełnią on wiele innych fajnych funkcji. Może, co ciekawe, naraz pracować z zegarkiem i w jednym momencie połączyć się z dodatkowym drugim urządzeniem, czyli z telefonem, gdzie mogę sobie porównywać i widzieć, co się dzieje na bieżąco. Również można, jak ktoś chodzi na siłownię, może sobie to podłączyć z jakimiś innymi sprzętami super profesjonalnymi, a także jak się biega, niekoniecznie trzeba biegać tylko i wyłącznie z pomiarem z zegarka. Można sobie założyć opaskę, jak już się ma, i poda o wiele dokładniejszy pomiar i w ten sposób poprawi jakość kontroli własnego treningu oraz przeciążenia. Ja ostatnio w ogóle funkcjonuję non-stop na przeciążeniu. Trochę sobie odpuściłem ostatnie 2-3 dni, więc już mi się to przestopowało. No i co mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć to, że jestem bardzo zadowolony. Nie spodziewałem się, że będzie miał tyle funkcji, tyle możliwości. Tak więc jeżeli macie jakieś pytania co do tego, to możecie mi zadać, a jeżeli macie jakieś pomysły, wiecie w jaki sposób to wykorzystywać dodatkowo, to też możecie napisać i z chęcią coś nowego się od Was nauczę. Dzięki. Jeżeli to, co powiedziałem, Wam się przydało, to zapraszam do subskrybowania naszego kanału i dajcie. Hej, na razie.